żyć nie umiera. Codziennie świeży towar. No to może panie poczęstują się? Nie, nie pijemy. To jest film, który robiłem z takim poczuciem nostalgii o czasach mojej młodości. I tak naprawdę dopiero poprzez publiczność przekonują się o tym, jaki ten film jest. Ten film nie kłamie, bo często się właśnie oczekuje od filmu, żeby powiedział jakby o całej rzeczywistości. A film opowiada jednak o pewnej rzeczywistości, która jest rzeczywistością bohatera. Jego jakby punktem widzenia, czy jego światem, w którym on się obraca. Jeśli ten bohater idzie do wojska, to właściwie determinuje mu wszystko. Wszystkie postacie w moich filmach są zawsze w jakimś sensie coś mają ze mnie. Pierwszy raz Jacek Bromski zobaczył mnie na spektaklu dyplomowym, który grałem w Łodzi, bo jestem po łódzkiej filmówce. I to był spektakl z Różewicza Dyplom, także też PRL-owskie klimaty. No i miesiąc później dostałem od niego scenariusz przekazany przez panią dziekan. Pani dziekan zadzwoniła i powiedziała: Koteńku, mam dla ciebie scenariusz. Poznajemy was za zdolnego do służby wojskowej w jednostkach marynarki wojennej. Formacja tramowca. Zadzwonił do mnie Jacek, reżyser, i przysłał mi scenariusz, przeczytałem, spodobała mi się postać. Spotkaliśmy się, pogadaliśmy, złapaliśmy jakieś porozumienie, no i ruszyliśmy do pracy. Zaproponował mi małą rolę, a potem przysłał scenariusz. A potem się spotkaliśmy na planie, bo pomyślałem, że jest to jakiś taki materiał na coś zabawnego i dla mnie nowego. U nas spokój, ale powiedzcie Enerdowskiej lub Dafer, żeby nie latali tak blisko. Pasażerowie strają w gacie. To są dwie takie postawy, ja wiem, można powiedzieć klasyczne wśród młodzieży. Jedna taka, takiego faceta, który sobie daje radę w życiu, potrafi się znaleźć w każdej sytuacji i wie, jak sobie coś załatwić, a drugiego takiego trochę niewydupowatego, który naiwnego, który nie wie, co ma zrobić, ale w końcu to on się okazuje tym silniejszym. W kamasze biorą mnie, Danusia. 3 lata mam czekać? To nie ma sensu. Prosta młoda dziewczyna z prostymi, ale ja sobie cenię akurat proste zasady u ludzi, z marzeniami, pracuje w sklepie, mieszka w małym miasteczku i kocha swojego chłopaka Adasia, który jej wywija mały numer. W ramach każdego systemu znajdują się takie osoby, które chciałyby się z tego systemu wyrwać, chciałyby gdzieś żyć sobie spokojnie, miłością, muzyką. Starałem się wczuć trochę w klimat tych czasów. Było to tak naprawdę dość proste, bo sam moment wejścia w kostium to jest taki przeskok. Te ciuchy wtedy nie były tak wygodne jak te, które nosimy teraz, więc to już było wyzwanie, ale w pewnym sensie też od razu budowało postać. Największe wrażenie na mnie robiła na planie filmowym scenografia i kostiumy. To było niesamowite. Kostiumy w najdrobniejszym szczególe wszystko było zadbane. W filmie również mam długie włosy i to jest po 17 latach. To jest ta długość, którą miałem, kiedy miałem kilkanaście lat, więc to też było takie wspomnienie z mojej własnej młodości. Największą gratką aktorską były sceny te najbardziej intymne, to na pewno. Ale gigantyczne wrażenie zrobiły na mnie te duże sceny, które są w tym filmie, bo to było coś niesamowitego. Sceny na plaży w Świnoujściu, sceny w Albatrosie, albo na dyskotece w Krakowie, którą kręciliśmy. Coś niesamowitego. Przed państwem taniec erotyczny, tajemnicza i pełna wdzięku Roxana! Anka jest cudowną osobą, która jest świetna także prywatnie, więc super nam się razem rozmawiało i fajnie spędzało czas na planie. A do tego jest doświadczoną aktorką, więc bardzo mnie wspierała i można powiedzieć, w niektórych sytuacjach trzymała za rękę. Niektórych dosłownie. Różnice pokoleniowe są w tym filmie dosyć czytelne, ponieważ pokolenie starsze, które pamięta te czasy z własnego doświadczenia, odnajduje mnóstwo różnych elementów, których ja nawet teraz już wyłapuję, ale wcześniej nie wyłapywałem. No i oni też zabierają się w taką podróż sentymentalną w ten film. Ludzie młodsi nagle odkrywają, że ta komuna jest cool, że ten design PRL-u jest coolowy, muzyka jest fajna.
i gdzie się też jakby znajdują dla siebie swoje miejsce. Sam nosiłem szerokie spodnie wyciągnięte z szafy ojca, koszule w kwiaty, różnokolorowe. Nosiłem długie włosy, więc to miałem to we krwi. Moja postać, mimo że jakby znalazła się w tamtych czasach, w czasach PRL-u, to jest to normalna dziewczyna. Normalna dziewczyna taka jaka ja jestem, czy tysiąc innych dziewczyn. Podobają jej się chłopcy, lubi się czasem zabawić. I to jest to, dlatego powinni to ludzie zobaczyć, że to są normalni ludzie, tylko w innych czasach, ale dokładnie tacy sami jak my.